Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Tak. Właśnie Volgrim nam wytłumaczył kwestię tych artefaktów. Jak widać, tutaj mamy artefakt. Niestety ja ustawiłem, że nie będzie widać kursora, ale na dole widzicie, że jest właśnie taki zielony krzyżyk razy 1. Klikamy R i mamy plus 500. Weapon Master nie chce. Natomiast to, co ja chcę, to jest Whirlwind Combo! Matko! To jest najsilniejsza kombinacja w całej grze. To jest niesamowicie potężny atak. Tak, tylko tyle chcę. To wygląda w ten sposób. Tyk! I to jest na tyle potężne, że niektórych bossów nawet przyspieszam w atakowaniu. Jest nieludzko potężne. Oprócz tego zdobyliśmy jeszcze Nie to, tylko jeden. A tak, mamy ustawić opcje, przedmioty i tutaj mamy pasywne umiejętności. Tutaj mamy coś takiego, że taki czworokąt i właśnie mamy coś takiego, że klikając jeden możemy tutaj mieć ten wnyk. Klikamy teraz środkową myszkę, dmuchamy w bęben, w tubę. On mi kogoś przypomina. I to bardzo. No, free while the destroyer still breathes. The destroyer, yes. To his service we are bound. Though enemies will remain. So his enemies we call friend. Pass now, friend. Must bring victory. Must bring freedom. No właśnie, czyli to jest taki strażnik. Ziomy są właśnie zapieczętowane na takich miejscach. My musimy wtedy dmuchnąć z dzwona. I zapieczętował je Destroyer, bo ma niesamowicie potężną magię. Patrzcie na to. Woo! I eksplozja. No i oczywiście to, ten dzwon jest przydatny, bo niektórych przeciwników jest w stanie powalić na łopaty. The end of the world. No, w sumie racja. No i tutaj mamy takie fajne pomieszczonko. Oczywiście rozwalamy wszelkie przedmioty w naszym zasięgu. Lampo! Twój żywot został skończony. No, pyk! I siup. No i zajebiście. To zajebiście wygląda. No po prostu ta gra jest piękna, no co tu mówić. Jeżeli ktoś się nie zgadza, dostaje... Nie dostaje paszportu Polsatu. Przykro mi. Ze mną trzeba się zgadzać. Ile ja mam życia? Którym się klikało, żeby życie zobaczyć? Kontrol? Kontrol, dobra. Nie, caps lock to ja wcisnąłem, dobra. No comment. I... Puf! O, ten pajac. No fuck, czemu mi... Dobra, tyk! Takie już! Coś takiego jest cholernie potężne. Po prostu ciach. O! O! O ty mendo! Spadłem se! Czego rżysz, frajerze? No? No kurwa! Dobra, wybucha. Jebut. No właśnie najlepiej jest tego używać z rozsądkiem, ponieważ... Nie ma to... COŚ TY ZROBIŁ?!
to było? Uderzył mnie i odpadł? Co jest? Ej, naprawdę. Jaki ziom, naprawdę. Stary, ty rozjebałeś system, zaatakowałeś sam siebie atakując mnie. Dobra. Mhm. Kolejny. O! I siup! Aaaa! On już jest na łopatkach powalony. O, widzicie jak szybko teraz poszło? Mówię, to combo jest niesamowicie potężne. To jest kombinacja naprawdę silnych ataków. Myszka mi się klei. I wonder why. Znaczy nie klei się, tylko mi się kabelek zaciął. Potęga i chwała na wieki. Dobra. Po Gzymsa idziemy. No, daj wuj mi tu. Dobra. Klikając Alt możemy szybciej pływać. No i tutaj mamy bajerka. To jest fragment Lifestone'a, czyli kamienia życiowego. I taki kamień życiowy, jeżeli cztery fragmenty zdobędziemy, to jedną taką czaszkę u góry zdobędziemy, a ja już opowiadałem, czym są te czaszki. Że to jest po prostu kolejny pasek życia, jak nam ten zajdzie. Bardzo dużo możemy mieć tych kryształków w całej grze. Ta! Okej, i jeszcze ten. Ciup! No kurde! A ja chciałem go unicestwić. Tam jest artefakt, niestety, żeby się do niego dostać... Muszę mieć taki grappling hook. No to już spoileruję, jest taka jest taka rzecz do zdobycia, że po prostu robimy taką linę, tu przeskoczymy, a potem tutaj sobie przeskoczymy tak i jest pięknie. No. I tam na górze jest jeszcze taki fajny bajer. Albo, czy ja jestem w stanie tutaj jakoś inaczej? Nie, nie wydaje mi się, to jest tylko przez ten przeskok. Albo może, bo jeżeli tu muszę się do... Zaraz sprawdzę, bo coś tutaj... Mi tu nie pasi tutaj. Tu nie możemy tak... Możemy, ja już pamiętam jak ja to robiłem. Po prostu udawało mi się doskoczyć w idealnym momencie. Tak, to do tamtego miejsca jest potrzebne. Natomiast tutaj możemy jeszcze wskoczyć. Normalnie potrzebujemy tutaj takiej pewnej umiejętności lewitacji. Natomiast jak tu się dobrze wymierzy, to się... A! Trafi na to. Tylko jest ciężko potem... wyleżyć się na tym. Tak, nie wiesz co zrobić, połóż się na tym. W ten sposób dasz radę na studiach. Dobra. No! Jest! Nareszcie! Znając życie, pewno przyspieszyłem te moje fejle tutaj, paskudne, obrzydliwe. Ale Boże, nareszcie zdobyłem ten artefakt. Jak się cieszę! Ja pierdolę! Co to było? Co się stało się? Łosie się stały. Skelding Gallow. Ja ta. I kolejny moment, w którym pokazuję, że jestem szczwanym rudem liskiem. To wygląda w ten sposób. O, mamy tu już te demony z intra. Tyk. I jakieś earthquake'i.
Hopla! Wow! Jest! Mamy level up naszego Chaos Itera. Bo może zapomniałem przedstawić nasze bronie. Tutaj jest Chaos Iter i no nie widzicie myszki, ale natomiast jest ten taka jakby przerwa od dołu, taka wyrwa na tym kółku i w to kółko się zapełnia czerwonym paskiem i potem pojawiają się takie elementy u góry i wtedy to znaczy, że jest ulepszony. Dobra. Tutaj potrzebujemy czegoś, czym... To jest bomba, to takie... ten sztymp tutaj. I potrzebujemy takiej specjalnego przedmiotu, żeby to uaktywnić. No spierdalaj! Ale możemy spokojnie w to rzucić, bo jestem szczwanym liskiem. I mało kto wie, że można tak zrobić. A ty teraz masz wpierdul. Aż cię zgliczował. Tak więc wiecie, jeżeli nie wiecie co zrobić, bądźcie cwani jak rude liski. I tu mamy Abyssal Armor Piece, czyli fragment abyssalowej zbroi. Zbroi abyssalu. Zdobędziemy 10 takich fragmentów i mamy zbroję z abyssalu, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Jak tam czas? 12 minut. Znając życie. Dobrze, tu jeszcze to rozwalimy, bo oczywiście hajs musi się zgadzać. Oj, jak hajs nie będzie się zgadzać, to przykro mi. Dobra. Ja tutaj będę robić coś takiego, że jak grę nagram, każdą grę, albo na przynajmniej większość będę nagrywać w taki sposób, że będę ją nagrywać w przód, będę miał 50 odcinków nagrane i po prostu będę je wstawiać, tak więc komentarze typu ej, w tym nie zapomnij ominąć tego, to raczej nie będą dobre komentarze, bo ja już to pewno zrobiłem. Tyk. No i widzicie, jakie to jest potężne! Jej! O! To jest spoko! Patrzcie na to! Niu, niu! To jest wpytka. Ej, ziomek! A jak to ja to kocham! Tyk, tyk, jedzio! I po łebku. Szkoda, że nie możemy łapać przeciwników w powietrzu i tam robić finishery dopiero. Pozwoliłoby nam to na swego rodzaju różnorodność. Czy to także możemy w ten sposób rozwalić? Nie, tego już nie możemy tak rozwalić. No jak widzicie, potęga i chwała na wieki z tym kombem. Ta specyficzna kombinacja jest nieludzko potężna. Woo! Zaraz, bo to potrzebuje ognia, żeby... Nie, przykro mi, niestety. Muszę to połączyć z tym ogniem. No, będzie taki jeden specyficzny przedmiot. Zaraz, znaczy nie zaraz nawet, bo to trochę potrwa, zanim ja to znajdę. Natomiast zobaczycie, o co mi chodzi. Dobra. Idziemy jeszcze tam, a dopiero potem pójdziemy tutaj na tą górę. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zajebiście, no. Kiedyś potrafili tworzyć gry, a dzisiaj... Devil May Cry 5, ja pierdolę, co to miało być. Znaczy ja nie... na pewno będziecie myśleć, że mnie chodzi o wygląd Dantego i takie tam... Nie, mnie chodzi o rozgrywkę. Rozgrywka jest zbyt bardzo ułatwiona. Bo kto widział, żeby w poprzednich częściach Devil May Cry było coś takiego, że pozytywne uniknięcie ataku przeciwnika daje ci super wielkiego boosta siły albo nieśmiertelność. Nie, tego nie było. I proszę mi z tym nie wyjeżdżać tu. Tutaj jest Velgrim. To tutaj Velgrima już zrobimy sobie. Velgrim location activated. Ile mam kasy? Dobrze, czy ja mogę zakupić sobie jeden przedmiot? R... Tak, jestem w stanie zakupić kosę. A kosa jest wpytkę zajebista. Demon's Edge to jest niepotrzebne, bo to jest to samo wybicie, tylko że fajnie wygląda. Meteor Strike, Power Strike nie chcę, bo to bardzo przeszkadza w trakcie walki, że chcesz nacisnąć unik, a jeżeli przez przypadek naciśniesz właśnie atak, to wtedy on ci jest w fazie robienia tego Power Strike'a. Tutaj. Power Strike to jest po prostu coś takiego, że robi taki zamach do tyłu i puf, i takie uderzenie, to wszystko. Air Reaper? Nie chcę.
żadnych z tych umiejętności magicznych nie będę ulepszać, tego nie będę kupować, natomiast to jest najpotężniejsza umiejętność magiczna, która jest dosłownie overpower. Hellraiser też nie chcę, dobra, na razie tutaj nic nie kupuję. Umiejętności są tu bardzo specyficzne, jedne są przydatne, jedne nie. Dobra, tu jeszcze idziemy. I tak, ogólnie to jest kosa. Prawy przycisk myszy, przyciskamy, takie ma kombinacje. I jeszcze w powietrzu coś takiego. Natomiast normalnie gracze, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z seriami Devil May Cry, nie będą robić czegoś takiego, że będą łączyć te kombinacje ataków właśnie tak, no tak dla przyjemności czystej. No czy to nie wygląda zajebiście? Tyk, tyk, tyk. Kosa na takich dużych przeciwników jest bardzo dobra jednym atakiem. A dokładniej tym wyrzuceniem kosy i powrotem z nią. Ponieważ ten atak działa w ten sposób, że no to jest multiple hit na przeciwniku, jeżeli ta kosa się w nim znalazła, zwłaszcza jeżeli jest duży i nie da się go powalić, bo wtedy ten przeciwnik cały czas otrzymuje te obrażenia i jest tylko taki stanowany. Jakieś brzydkie paski na... z cienia się robią. Zobaczcie na ten budynek po lewo. Dobra, już nie widzicie, ale było takie coś niefajnego. Czemu z tym chodzę? Bo lubię. Tam jeszcze... jaki jest czas? 17 minut. Dobra, to już tu idę. Woo! Wpiździec. Dobra, mamy tu takiego mini-bossa. Wow, mówienie w języku demonów sprawia, że masz echo w ustach. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. Hello. The destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Stary, weź tiktaka. A, zapomniałem o tym! Tyk, 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 tyk i siup! To my side, bitch! Tak, musimy go pokonać, bo w innym przypadku non-stop będzie robił właśnie blokadę. O, bitch! Tyk, tyk, tyk i duży przeciwnik, powalenie, bitch! Dobra, tak jak powiedziałem... Au! No chodź, no. No fuck, nie. A, bo jeszcze jeden został. I caps lock jeden! Woo! Ha! Frajerze! Sam się wykąpł własnej krwi, frajerze. No jak widzicie, non stop blokuje, póki nie zabijemy jego ziomów. To nie jest łatwe, co tu się dzieje. O, w ogóle zapomniałbym o jednej rzeczy. Tutaj to i Life Crystal. W trakcie walki możemy się uzdrowić. A! Gdzie ten shift? Się pytam się. No jak widzicie, on sobie tam stoi, tylko patrzy jak nas miotą tu. No? No chodź. O fuck! Nie sądziłem, że drugi obrót zrobił. Dobra, chuj. Nie będę się tu z tobą cackać. Aaaa! Chciałem zdążyć. No kurwo! Jest! Bitch! I po nóżce. Rączce. I po rączce. No i to był taki mini-boss. Albo nawet boss, w sumie ciężko to nazwać. Dobra, jest czas 20 minut, tak więc w tym momencie żegnam się z wami. Dajcie lajka, suba, coś tam, nie wiem. Do zobaczenia, pa!